Panie, księgi rodzaju. Bóg wystawił Abrahama na próbę i rzekł do niego: Abrahamie. A gdy on odpowiedział: oto jestem, powiedział: weź twojego syna jedynego, którego miłujesz, Izaka, idź do kraju Moriah i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakich ci wskazał. Nazajutrz rano Abraham usiadł swego osiołka, zabrał ze sobą dwóch swych ludzi i syna Izaka, narąbał drzewa do spalenia ofiary i ruszył w drogę do miejscowości, o której mu Bóg powiedział. Na trzeci dzień Abraham, spojrzawszy, dostrzegł z daleka od ogonów miejscowości. I wtedy rzekł do swych sług: zostańcie tu z osiołkiem, ja zaś i chłopiec pójdziemy tam, aby oddać pokłoń Bogu, a potem wrócimy do was. Abraham, zabrawszy dwa do spalenia ofiary, włożył je na syna swego Izaka. Wziął do ręki ogień i nóż, po czym obaj się oddalili. Izak odezwał się do swego ojca: ojcze mój. A gdy ten rzekł: oto jestem, mój synu, zapytaj. Oto ogień i dwa, gdzieś jest jagnię na całopalenie. Abraham odpowiedział: Bóg ma przy sobie jagnię na całopalenie, synu. I szli obydwaj dalej. A gdy przyszli na to miejsce, które Bóg wskazał, Abraham zbudował tam ołtarz, włożył na nim trwą i związawszy syna swego Izaka, położył go na tym trwą na ołtarzu. Potem sięgnął rękę po nóż, aby zabić syna swego. Ale wtedy anioł Pana zawołał na niego z nieba: Abrahamie, Abrahamie. A on rzekł: oto jestem. Powiedział mu: nie podnoś ręki na chłopca i nie czyń mu nic złego. Teraz poznałem, że boisz się Boga, bo nie odmówiłeś mi nawet twego jedynego syna. Abraham, obejrzawszy się poza siebie, spostrzegł barana uwikłanego rogami za rośla. Poszedł więc, wziął barana i złożył go w ofierze całopalnej zamiast swego syna. I dał Abraham miejscu temu nazwę Pan widzi. Stąd mówi mu się dzisiaj: tak służył Panu się ukazuje. O czym anioł Pana przemówił głośno z nieba do Abrahama po raz drugi: przysięgam na siebie, mówi Pan, że ponieważ uczyniłeś to, iż nie oszczędziłeś syna swego jedynego, będę ci błogosławił i dam ci potomstwo tak liczne jak gwiazdy na niebie, jak ziarnka piasku na wybrzeżu morza. Potomkowie twoi